Dzisiejsza opowieść o Jonaszu w ustach Jezusa to historia o człowieku, który wskoczył na właściwe tory. Jego początek jednak nie był taki gorliwy. No chyba, że powiemy, gorliwie migał się od wypełniania misji. Uciekał od powołania. Był egoistą. Nie da się tego powiedzieć bardziej dosadnie. Gdy Pan go wzywał, chciał uciec na kraniec świata, ale ciągle odczuwał bliskość Boga. Wiedział, że wszelkie przeciwności, jakich doświadczał, były znakiem, że źle robi. Ale brnął dalej. Upierał się przy swoim. Naraził życie ludzi, którzy zabrali go na statek. Spowodował straty tych ludzi, bo musieli wyrzucić ładunek za burtę, próbując się ratować. Powiedział, że Pan Bóg, Stwórca, dopomina się o niego. Trafił do otchłani, skąd Pan go wyciągnął i przemówił do niego drugi raz. Dopiero wtedy zdecydował się wypełnić misję. Niniwa opamiętała się. Zmieniła swoje postępowanie. A Jonasz znów miał fochy względem Boga, bo wiedział, że tak będzie. Patrzył tylko na siebie, bo uważał, że stracił czas i siły na zrobienie czegoś, co wydawało mu się bez sensu. Miał żal do Boga, że nie ukarał Niniwy. Bo przecież wiadome było, że Bóg tego nie uczyni. Przecież jest Bogiem miłosiernym i łaskawym. Jonasz nie zauważył jednak kilku elementów. Ludzie, którzy byli na statku, w obliczu zagrożenia poznali prawdziwego Boga, a nie martwe bóstwo. Ludzie w Niniwie zmienili swoje postępowanie, gdy usłyszeli o czekającej ich zagładzie. A Jonasz? Jonasz się złościł. Czego więc symbolem jest Jonasz? Tego, że Bóg wszędzie na nas czeka. Nawet w najczarniejszej dziurze będzie dla nas ratunkiem. Nawet przy naszych największych głupich pomysłach wyśle do nas wiadomość, że działamy na szkodę sobie i innym. W psalmie 139 czytamy: Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Gdzieś się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Jonasz jest znakiem, że choćbyśmy się zatracili w swoim uporze, Bóg da nam możliwość zmiany. Znane nam są słowa, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i żył. A gdy jakieś działanie, do którego jesteśmy wezwani, wydaje nam się bez sensu, to nie jest tego sensu pozbawione. Są rzeczy dla nas teraz niepojęte. Dostrzegamy ich celowość dopiero po czasie, gdy łączymy kropki. Okazuje się, że każdy dzień naszego życia układa się w logiczną całość. Zaczynamy widzieć wyraźnie. Ile takich znaków Jonasza ominęliśmy, bo gdzieś się śpieszyliśmy, bo coś nam się wydawało ważniejsze. Ile takich foków względem Boga przeżyliśmy dotychczas. Bo do czegoś nas wezwał, a nam się nie chciało. Nie widzieliśmy w tym miejsca na swoje zasługi. Więc na końcu to ludzie z Niniwy będą nas sądzić. Królowa Saba będzie nas sądzić. Nie dlatego, że są lepsi, ale dlatego, że uwierzyli, że pokonali trud, którego końcem było nawrócenie. Zgodnie więc ze słowami ze Środy Popielcowej, nawracajmy się, wierzmy w Ewangelię.